Po pierwsze, fryzura. Według specjalistów w tym sezonie, podobnie jak w kilku poprzednich, króluje naturalność. Zapomnijmy o misternych konstrukcjach i dużej ilości lakieru, zwłaszcza tego z brokatem. Warkocze, wysokie upięcia, rozszczypane loki, fajnie ułożone lub delikatnie podpięte. A dla panów? Raczej krótkie, zaczesane na bok. Powoli się odchodzi od tych przedziałków tak mocno wyciętych, ściętych, ale nadal coś przeczesane na bok, do góry. Trzeba fryzurę też dobrać do kształtu twarzy, tak jak u pań, tak jak i u panów. Panowie o tym nie myślą, oni bardziej na wygodę idą, ale później coś im w tych fryzurach nie pasuje. Po drugie, makijaż. To już sprawa nieco trudniejsza, bo łatwo można z nim przesadzić, osiągając przerysowany efekt i szybko zepsuć całą sylwestrową stylizację. Modny jest styl barok, czyli mocno podkreślone usta, ciemne tonacje pomadek, bardziej wyraziste oko, zaznaczone też delikatnymi migoczącymi elementami. Jeśli chodzi o migotki brokaty, jak najbardziej jest to cały czas na czasie, ale postawmy na jeden element. Jeśli coś się błyszczy, niech to będzie oko, ale już reszta makijażu powinna być stonowana, matowa. Jeśli usta będą błyszczące, wtedy proponuję zrezygnować z błyszczenia na powiekach. Zawsze dobieramy sobie makijaż do tego, jak będziemy wyglądać, czyli do kreacji. Im bardziej jest to kreacja, która jest bogata w elementy zdobnicze, to zdecydowanie wtedy spokojniejszy makijaż. Po trzecie, strój. Do niego według specjalistów przywiązujemy największą wagę. Modne są połyskujące tkaniny, a dla panów taliowane marynarki. Będą modne sukienki cekinowe. Oprócz tego modnym materiałem jest welur, więc na pewno dużo pań się zdecyduje wybrać właśnie welur. Co ciekawe, po raz pierwszy właściwie kobiety będą nosić sukienki na ramionczka nakładane na bluzki z długim rękawem. I to jest dość gorący trend, więc myślę, że dużo pań się na to zdecyduje. No a jeśli chodzi o dodatki, to na pewno złoto i srebro i wszystko w tym kolorze, czyli srebrne lub złote buty, torebki i akcesoria. Wiemy, co w tym sezonie jest modne, ale ekspertów zapytaliśmy też o najczęściej popełniane przez panów i panie stylizacyjne błędy. Nakładają zbyt wiele produktów i tak naprawdę nie skupiają się na danym elemencie, podkreślają wszystko, czyli mocne konturowanie, mocne podkreślenie oka i mocne podkreślenie ust. Wielkie upięcia z brokatami, spinkami ozdobnymi. Ja to rozumiem, mogą być spinki ozdobne, może być wszystko, ale z umiarem. Zbieranie pana pod panią, czyli zakładamy ten sam na przykład krawat w kolorze sukienki, którą ma pani, lub muszkę w tym samym kolorze. To są dość częste błędy, a u kobiet bardzo częstym błędem jest ubieranie się jak choinka i zakładanie miliona dodatków, wysokie buty, torebka, kolczyki, jakiś łańcuszek, bransoletki, więc dużo wszystkiego. 6 stycznia pełną parą rozpocznie się karnawał. Potrwa prawie 2 miesiące, do końca lutego. Będzie więc dużo czasu, żeby wziąć sobie do serca i w praktyce wykorzystać rady specjalistów.